Pani marszałek, Wysoka Izbo, dzisiejsza debata jest koronnym przykładem na to, jak potężne wpływy na polską politykę oraz prawo ma lobby mięsne oraz hodowcy. Debatujemy nad terminem wejścia w życie zakazu wytwarzania, wprowadzania do obrotu i stosowania w żywieniu zwierząt na terytorium Polski pasz GMO. Debatujemy nad terminem, który od uchwalenia ustawy o paszach w 2006 roku był przesuwany już 4 razy. Za każdym razem ustawa wyglądała tak samo jak dzisiejsza. Jedna strona A4 i 2 artykuły, w tym jeden przesuwający termin. I za każdym razem jest to samo uzasadnienie. Nie jesteśmy gotowi, nie mamy zamiennika. 14 lat od uchwalenia zakazu i dalej nie mamy zamiennika? Nie mamy zamiennika, czy po prostu branża nie chce zamiennika? W uzasadnieniu projektu Prawa i Sprawiedliwości było napisane o tym, że mamy rządowe programy dążące do zwiększenia rodzimej produkcji pasz bez GMO. Ile pieniędzy zostało wydanych na te programy? Jakie są ich efekty? Proszę o to, o odpowiedź na piśmie. A poza tym sądzę, że należy zakończyć przemysłową hodowlę zwierząt. Dziękuję, pani poseł. Kolejne pytanie, pan poseł Piotr.